Po kilku ładnych godzinach udało nam się pomalować ścianę, wsadzić łóżeczko z powrotem 10 razy, nim przejeżdżaliśmy i zawsze go dajemy w to samo miejsce. Tak. Dodaliśmy wazon boho. I komodę daliśmy tam, gdzie aktualnie jest. No. Prawdopodobnie przyniesiemy jeszcze cofę i damy ją... Ej, wyrąbała nam się podłoga. Nie, ona się nie chce właśnie w kolorach renderować, muszę inny kolor. Jak wam się podoba? Stwierdziliśmy ostatecznie, że idziemy poskładać łóżeczko i na sucho to wszystko powkładamy i zobaczymy, jak to wygląda. Będziemy mieć właściwie tak samo, jak jest tutaj. Z tym, że bez parapetu, bo jeszcze go nie mamy. I tyle, bo cała reszta jest. No i ta lampa. No ale lampę założymy... Lampę dałem taką pierwszą lampę. Pierwszą lampę, no. Idziemy składać łóżeczko. Tu będzie napis Mikołaj, więc będzie tutaj bardziej przytulnie. A z tamtej strony to jeszcze się ogarnie, bo nikt nie wie, o co chodzi. Dobra, idziemy składać. Pójdźmy mężu. Okej, zanim zaczniemy składać nasze łóżeczko, ja sobie wezmę kanastę, żeby to jakoś przetrwać. Już wam to wcześniej pokazywaliśmy, to są takie olejki CBD, dzięki którym możecie się czuć uspokojeni, zrelaksowani. Dobrze się też po nich śpi. No właśnie. Generalnie my kupiliśmy je ze względu na to, żeby Krzysiowi się dobrze spało, ale one oprócz tego jeszcze wspierają uczucie spokoju, cytując. I na tą cechę po prostu mój mąż aktualnie liczy. Olejki zostały przebadane, także mają tam certyfikat, jeśli chodzi o ich bezpieczeństwo. Nie, zawierają GMO i słodzone są stewią, także dietetyczne. Dietetyczne znowu. Mamy wanilię i mamy czekoladę. Krzyś używa, ja nie używam. One nie uzależniają. Marka kanasty przekazała nam kod rabatowy minus 20% na pierwsze zamówienie z hasłem Enjoyment. Możecie sobie spróbować, fajna cena z tego wychodzi. A jeżeli macie problemy ze snem, problemy ze skupieniem i jesteście tacy zbyt nerwowi, nie jestem zbyt nerwowy, po prostu niektóre rzeczy mnie bardziej denerwują, niż zwykle. To możecie spróbować. Olejki mają wspierać uczucie spokoju. Jeżeli ktoś ogląda nas regularnie, to pewnie widział, jak, w jaki sposób mogą one wspierać. A jeżeli ktoś nie widział, to tutaj film. No i pokazujemy jeszcze raz. Także zapraszamy serdecznie, idziemy składać łóżeczko, bo już jestem niesamowicie ciekawa, jak ono wygląda w całości. Znajdujemy się aktualnie w pomieszczeniu, nazywamy go pokój Bobo. Nie noś tego przecież, co ty robisz? Znajdujemy się aktualnie w pokoju. Zawsze wszystko ja przenosi. Musisz? No pięknie, pięknie, daj się ugryźć jeszcze dzisiaj. Duże kawałki. Git. Ale mi Mikołaj powie, że jakiś Tomuś ma ładniejszy pokój. Ja mu powiem, że Tomuś też ładniej maluje. I śpiewa. I śpiewa. I w ogóle wygląda. A co to, Miki? Ja bym na twoim miejscu nie dyskutowała nigdy. A składamy go na duże? No bo na duże, no nie? Na duże. Bierzemy się na to. Nic nie rozumiem. Dalej nie zamówiłam klamek do komody. Marność. Marność. Czemu strasznie denerwuje ta naklejka. Odkleję. Wow. Dzień
Dzień dobry. Ja jestem Krzysiu. A ja Marta. Jesteś na kanale Enjoyment Family. Bierzemy się za składanie łóżeczka. Ładnie wygląda to łóżeczko. Wygląda, powiem wam, pięknie. No. Już ładnie wygląda w tej świetle. Tak. W ogóle kolor mi się podoba. W ogóle to łóżeczko to jest bardzo wiele w jednym i będzie na temat jego osobny film, bo ono ma mnóstwo możliwości. Ono też może jeździć z pokoju do pokoju. Może też stać na nóżkach. Można dołożyć mu też płozy jak do kołyski. Tylko tych płozów nie mamy. To musimy dokupić osobno. To fajna sprawa i może się przydawać. O, ma też hamulce. Kauczukowe kółka. Więc bierzemy się za składanie. Poskładamy go na taką jedną wersję, czyli w całości jak wygląda. Dla większego bobasa i potem będziemy wam mówić więcej coś na jego temat. Łóżeczko nabiera kształtu. Pięknie. Jesteśmy w takim nowym pokoju, ty tu jeszcze nie siedzisz za dużo, nie? No i ona cała zestresowana, tak? Ale bardzo chce z nami być, ale jednak bardzo zestresowana jestem, ojejku. No, nabiera to kolorów. I jak się składa, miś? Dobrze się składa. Nie, bo tu się straszyłem, że nie mam jednej śrubki, ona jest kluczowa. Łóżeczko jest z tej samej strony, z której mamy stół z krzesłami, czyli Edinos. Tam zamawialiśmy, bo stół sprawdza się super, krzesła również. Znaleźliśmy takie gadżeciarskie łóżeczko 75 w jednym, więc stwierdziliśmy, że musimy to stestować. No ja to będzie pierwszy test młodego. Obracamy. I słuchajcie, przy gadżet, że ono jest na kółkach. Czadowo. Ale jest tak przyjemny w dotyku i ono może być, wyjmuje się ten element i składa się te dwa ze sobą razem i jest takie malutkie, a ta część i ta część tworzy przebierak. Więc na początek będziemy robić to w ten sposób, tylko aktualnie stwierdziliśmy sobie, złożymy to tak, żeby wszystko było w jednym miejscu. Jestem ciekawa, czy on przejdzie przez drzwi. Musimy sprawdzić. Bo jak coś to trzeba podkładać w sypialni później. Znaczy później tak, no. No ale to trzeba rozłożyć. My tak go będziemy musieli rozłożyć. Chwila prawdy. Przejdzie? Przejdzie. Na milimetry. Chyba robione jest tak, żeby przejść. Tak, chyba jest robione. Takie standardowe drzwi. Gdyby ktoś tam mówił, że wiecie, że ono będzie nam jeździć, że łóżeczko dla dziecka, dziecko będzie skakać, ruszać się, to oczywiście ono jest na hamulcach, tutaj te kółeczka, więc możecie sobie ustabilizować w jednym miejscu, ale w zestawie jest też normalny komplet nóżek. Podwójny, do przebieraka i do łóżeczka, więc jak kto woli. Teraz będziemy montować materacyk, bo materacyk stoi tam, więc będziemy działać. No ładnie to tu wygląda, powiem ci, nawet z tą białą ścianą wygląda to tak przyjaźnie. Słuchajcie, tyle żeśmy projektowali i ostatecznie zrobiliśmy tego, z czego mieliśmy, bez jakiejś ingerencji kolorystycznej. Tu jeszcze zawiśnie napis. Łóżeczko poskładane, dywan mieliśmy, tylko go damy do odświeżenia, do odprania. Fotel jest z dołu, jakieś tam dodatki jeszcze tutaj pójdą. Lampkę też mamy, też już była ten. Jedne co, to tutaj musimy przeczyścić ściany, tutaj pójdą jeszcze obrazki. Komoda zostaje w tym miejscu i nawet pasuje pod kątem łóżeczka kolorystycznie, tylko muszę wymienić klamki w niej na inny kolor. Tutaj pójdą jakieś półeczki, dodateczki i będzie pięknie. I w sumie tego, co mieliśmy w domu, zrobiliśmy cały pokój. No nie? Lampy trzeba zawiesić. Zawiesimy tutaj tą jasną z naszej sypialni, a do nas pójdzie ta ciemna. Ja bym tutaj jeszcze dał to czujnik czadu, bo tu jest czujnik dymu, a nie ma czujnika czadu. To jest czad jeszcze. Jeszcze zabaweczki. O, jakiegoś misia przyniosę. Przywlekę jakiegoś misia. Słuchajcie, coś tu ogarniemy. Niosę misie. Ej, spokój dziewczęta. Dalej nios, ty jesteś chora. O, dobry piesek. Dobry piesek, to jest dobry piesek. Nie, to jest mój piesek. Kolejny piesek? Co ty robisz, Alitos? Czemu bierzesz pieska za ogon? Nie, Lizek, nie, ale zostaw, urwiesz mu łapę. Ali, kocham cię najbardziej. Nie ma trzeciego pieska, to jest zabawka. Pójdź. Idź. Dalej już czeka. Tak? Co, Daliuszku, czekasz już? Nie skacz, Ali, uważaj. Ona była w pokoju.
Daria, jeszcze nie ma nikogo tam. Jeszcze tam nikogo nie ma. Następna czekająca. Ojoj. No to wydaje mi się, że przez kolejne miesiące dalej nas tutaj zostanie. Co, Dariuszek, czekasz tutaj? Słodzizna z ciebie jest, wiesz? Jest z ciebie słodzizna. Jest słodzizna. Dariusz. Powiedz mi. Jezus, ty coś narobisz, jak ty będziesz tak skakać tak wysoka. Łobuzie, jak wskakujesz już przez tutaj, to i zeskakuj w taki sposób. Ma. Jezus. Jaki łobuz z ciebie. Z ciebie jest łobuz. Łobuz? A wiesz, że to nie twoje łóżeczko? Ile razy cię tu zastanę, śpiącą. Tylko nie zeskakuj, tutaj chodź. Tutaj proszę. Tu. Tu chodź. No. Nauczymy się schodzić stąd. Zejdź. Nie tak, Lali. Dalenios, no mówię ci, że ze coś zrobisz. To co, jutro montujemy roletę tutaj. Pani, bo widać koniec. Lepiej mi. Mi też. Bo widać koniec. Otóż to. Też mnie to cieszy. To jakby był ten, to też by tu skoczyła, nie? Ja wiem. No, Lita też się znalazła miejsce. Ali. No, to będą obie siedzieć. Ta będzie gonić od jednej strony. Od jednej, to jest tyle miejsc do leżenia, że po prostu to jest mistrzostwo świata, nie? Mm-hmm. To już jest daleni pokój. Też tak uważam. Ona już czekała, aż zrobi ten pokój, bo ona wiedziała, że to jest jej pokój. Co tam robi? Co tam robakuje? Dogrzewa Lalitos. Lalitos dogrzewa Mikołaja. Dogrzewa, a nie ściska za bardzo? Nie, tutaj jest. Chronię łokcie, tak? Lali, do głowy. Markusia dzisiaj ma słaby humor. Słaby, bardzo słaby. Bardzo słaby. Strasznie się denerwuje, wszystko mnie denerwuje. No, muszę strasznie uważać, żeby nie wywołać jakiegoś tsunami. Źle się czuję. Samopoczucie mam złe. A zrobiliśmy pancake'i. Film jest tu. Czali, Ciosie. Bardzo źle. Jesteś zadowolona? Ty się cieszysz zawsze. Zawsze jesteś szczęśliwa. Ja wiem. Martusia też jest szczęśliwa, tak? Mhm. Ale ja się dzisiaj napociłem, żeby nie wybuchnąć. Ty? Mhm. Spokojnie. No ona lubi, jak się ona lubi, jak się ją tak pierze. Nie no, klepie ją. No klepie. Koniki też się tak klepie. Dodam śpiochu. Nie śpię, kochanie. Ja udokumentuję, nie śpię. Że śpisz. Ja w ogóle, ja ani razu. Głuptas. Skoro Krzysiu śpi, to ja stwierdziłam, to chciałam kupić termometr dla młodego, taki bezdotykowy. I druga rzecz, którą polecałyście mi bardzo, to aspirator do nosa. I ja sobie znalazłam już taki aspirator do noska. To jest podobno niezastąpiona rzecz przy małym dziecku. I to jest w ogóle najpopularniejszy, jaki znalazłam i najczęściej polecany też przez was. A z racji, że już mieliśmy szczoteczki, no to będzie i aspirator. Przejdę sobie do sklepu i od razu sobie zamówimy. No i kolejna część do wyprawki będzie. Wierząc waszym opiniom, jest to rzecz niezastąpiona. Oki, sobie zrealizujemy. Ja na dzisiaj zrobiłam... Nie śpię. Guptas, wiesz? Co zrobiłeś dzisiaj? Wprowadziłem was wszystkie na spacer. Wszystkie trzy. Wszystkie trzy nas wyprowadziłeś na spacer. I zakleiłem okno. Widzisz? Zrobiłeś. Dobrze, to ja sobie tutaj zamówię. Za całość... Aspirator kosztuje 119, a termometr 99. Ale ten termometr my też potrzebujemy, bo nasz jest do dupy. No, w ogóle najlepsze, kupiliśmy sobie termometr. Pokazuje tak durną temperaturę. Co chwilę mamy 34 stopnie. Ostatnio był rekord, padł rekord u nas w domu, 33 stopnie. Ja już nie wiem, czy to nie jest hipotermia. Natomiast nasz termometr uważa inaczej. Nie wiem, może my go źle, kochanie, używamy. Może to jest jakiś termometr do dupki. Dam znać, jak przyjdzie i zmierzymy sobie temperaturę, czy działa. Dobra, i idziemy chillować. Nie zrobiłam sobie. Nie śpi. Ty śpisz o wiele, zasypiasz o wiele częściej niż ja. O której wczoraj przyszedłeś do łóżka? Że normalnie żeśmy spali. Coś ci się pomieszało dni. Wiesz, zasnąłeś tu na dole. Nie, normalnie żeśmy spali. Zasnąłeś normalnie tu na dole. Normalnie żeśmy spali razem. Smarowałaś się przy mnie, Tuku. Nie. Tak. Nie, ja pamiętam, co było wczoraj. I zasnąłeś sobie tutaj i lazłeś potem na górę do mnie. I rób ze mnie głupka, ja wiem. Przytuliłem się do ciebie. No, przytuliłeś się. No. Mam rację. Trzymajcie mnie.
Trzymajcie mnie, niech jakoś to przetrzymam. Brać inhalator od razu? Nie, niepotrzebna inhalator. Ale do darmowej wysyłki brakuje mi 80 zł, a inhalator kosztuje 120. Ale przesyłka ile kosztuje? Ale darmowa będzie. Ale nie jest nam potrzebny ale inhalator. No jak nie jest? Dziecku jest potrzebny inhalator. Kto ma inhalator w domu? No bez przesady, no nie? Wszyscy mają inhalator. Ale... Kto ma małe dzieci, ma inhalator. Ale po co? Jak dziecko ma katar, to żeby szybciej wszystkie przyswajało i się... U mnie się robiło balikę, nad głowę się dawało. Ale nie żyjemy w epoce liocenu. Każdy tak przechodził i wszyscy byli zdrowi. I nikomu nic nie było. Ale to już było, to już musiałeś być strasznie chore, żeby mieć balikę z wodą gorącą. I 3, 2, 1 już prawie zapłaciłam. Niewystarczające środki na koncie. Do zobaczenia za tydzień. Nie mam pieniędzy. Też nie mam. To przestać. Co zrobiłaś? Kupiłam. Gratuluję. Ciemno się zrobiło. Sweet day.